Gdy chcemy rozwiązać równanie kwadratowe składające się z liczby z x kwadrat i liczby z x i nie ma wartości c, tak jak było w równaniach, gdzie było a kwadrat plus b kwadrat plus, przepraszam, plus bx plus c, to można zrobić to oczywiście deltunią, ale można to zrobić sobie o wiele prościej, a mianowicie wyrzucić za każdym razem x przed nawias i zrobić tak zwane strzałeczki. Czyli teraz tutaj spójrzmy, że x kwadrat występuje w tej liczbie i tu występuje też x. Jak wyrzucimy x, to spójrzmy, co zostało. Z liczbą się nic nie działo, zostało tu w spokoju. Było x do drugiej, wyrzuciliśmy x do pierwszej, to potęgi nam się odjęły i zostało samo x. Tutaj był x, wyrzuciliśmy x, a zostanie sama liczba. Jak takie coś powstanie, to tutaj należy zrobić tak metodą strzałeczek i każdą z tych części, czyli to, co stoi przed nawiasem i cały nawias, przyrównać osobno do zera. Czyli tutaj będzie po lewej stronie x równa się 0, to jest wynik, podkreślamy, dajemy słówko lub i tutaj mamy 2x plus 2 równa się 0. I tu jest zwykłe równanie liniowe, czyli x na lewo, liczby na prawo. Pamiętając, że jak zmieniamy znak, jak zmieniamy stronę, zmieniamy znak, będzie minus 2, dzielimy na 2, mamy x równa się minus 1, podkreślamy. I to wszystko dajemy w jedną klamerkę, żeby nam wszystko było ładnie zapisane. 0, minus 1 rozwiązane. No to schematycznie idziemy dalej. Jest tutaj x kwadrat, tu jest x. Wyrzucimy sobie x przed nawias. Był x do kwadratu, zostanie sam x. Z liczbą się nic nie działo. I teraz tutaj był x, wyrzuciliśmy x, a została sama liczba. Równa się 0. I schematycznie tutaj do 0. X równa się 0. Podkreślamy, żeby nam nie zginął wynik. Słówko lub i to do zera. 25x plus 36 równa się 0 i normalnie stronami liczby na lewo, znaczy x na lewo, liczby na prawo. Tak? Pamiętamy, zmieniamy stronę, zmieniamy znak. I teraz co dzielimy przez to, co stoi przy x? Mamy x równa się minus 36 25. Podkreślamy, żeby nam to nie zniknęło. I mamy x euro 0. Minus 36 25 na jest klamerkowe zamknięte. Dobra, idziemy sobie dalej. Mamy x, tu tutaj x kwadrat. No co, x przed nawias i mamy tutaj był x, wyrzuciliśmy x, została sama liczba. Tutaj odjąć był x kwadrat, zostanie sam x razem z liczbą. Równa się 0. No to co, i to do 0. X równa się 0, słówko lub, oczywiście to podkreślić, żeby nam nie zginął wynik. I tutaj mamy tak, 144 minus 16x równa się 0, no to co, liczby na jedną stronę 144x, na drugą stronę zmieniając znak, mamy dodatni, bo minusowy przenosimy, będzie na plusie i dzielimy teraz przez to, co stoi przy x i otrzymujemy ładny wynik, 9 równa się x, podkreślamy, żeby nam nie zginęło i dajemy do jednej klamerki, mamy 0 i 9 jako wynik.